sobie przypominam żadnego polskiego piłkarza, który wszedł do jednej z najlepszych lig europejskich z takim impetem, z takim przytupem. Chyba Zbigniew Boniek też nie wchodził, aż w taki sposób nie wyważał drzwi butami. Natomiast no, zastanawiające, czy on będzie grał w reprezentacji. Taki człowiek z takim wejściem, który jest na językach ludzi w Europie, nie tylko tutaj w Polsce, bo we Włoszech to właściwie codziennie jest na czołówkach gazet. I on może nie mieścić, zabraknie dla niego miejsca. Tak, i to jest największy paradoks, że taki gość może nie zmieścić się w pierwszym składzie reprezentacji, co jest jak najbardziej zrozumiałe. To jest właśnie też ten zrozumiałe, urok. No bo jest dwóch zawodników, którzy grają w tych samych sektorach boiska, poruszają się w podobny sposób. Mówię o Robercie Lewandowskim. I grają w lepszych klubach, tak? Nie. Jeśli zagramy na jednego napastnika, no to będzie to Robert Lewandowski. A nawet z tej konferencji prasowej Jerzego Brzęczka wynikało, że do takiego ustawienia się przymierzamy. Pytanie, co jeśli zagra jednak na dwóch napastników? Czy Piątek z Lewandowskim mogą grać u siebie? Ja myślę, że tutaj trenerzy to chyba dobrze, jeszcze lepiej od nas wiedzą, że... Ja absolutnie się z tobą nie zgadzam, że nie możemy grać na trzech napastników. Akurat kiedy są w formie, dla mnie możemy wykorzystać trzech napastników do tego, żeby postraszyć te reprezentacje, przeciwko którym gramy. My nie będziemy grali z Francją, nie będziemy grali z Hiszpanią, bo być może to wymaga tego, że są lepsi od nas piłkarsko, ale zaczynamy z Austrią. Ja nie deprecjonuję absolutnie osiągnięć Austrii i zawodników, którzy tam grają, Izraela, Mołdawii, z kimkolwiek nam tam przychodzi w tej grupie się spotkać, ale to nie są drużyny, które mają tak dobrych zawodników, szczególnie w linii ofensywnej, jak w tej chwili my posiadamy. I dlatego uważam, że powinniśmy wykorzystać trzech napastników, którzy są w dobrej dyspozycji. Ja uważam, że zbyt wiele przypraw w zupie, to też może tej zupie po prostu zaszkodzić. I nie widzę tutaj możliwości połączenia tych dwóch żywiołów, czyli Lewandowskiego i Piątka, ludzi, którzy grają w bardzo podobny sposób. Ewentualnie mógłby się Lewandowski przesunąć nieco do tyłu, wówczas Piątek gra na szpicę. Robert nigdy się na takie rozwiązanie nie zgodzi, no bo zbyt dużą ma pozycję w drużynie i nie będzie tutaj harował na innego napastnika. Takie mam zdanie. Trener, selekcjoner tutaj ma koncepcję taką, żeby jednak zgodzić się z Darkiem Wdowczykiem, że powinniśmy grać na trójkę napastników. To znaczy ja jestem zdania, że możemy grać trójką, możemy grać dwójką, możemy grać jednym. Wszystko zależy od tego, jaką filozofię ma selekcjoner. A jaką ma filozofię selekcjoner? Tego nie wiemy, zobaczymy. Natomiast mamy możliwość zagrać trójką napastników. Ja absolutnie byłbym za taką koncepcją. Natomiast ja przypomnę tylko, że w czasach, kiedy nie mieliśmy aż tak wielu dobrych napastników jak w tej chwili, ja grałem dwójką napastników cały czas i tego nie zmieniałem. No, w związku z tym rzeczywiście jest taki moment, jest taki czas, że kiedy mamy trójkę tak naprawdę dobrych piłkarzy, szkoda byłoby któregokolwiek z nich wsadzać na ławce rezerwowych. Ale to wszystko zależy od filozofii selekcjonera. Będzie wygrywał jednym, będzie grał jednym, będzie wygrywał dwoma, trzema. Może bez napastników zagrać, bo też są tacy, którzy grają bez napastników i też wygrywają. Dlatego wszystko w rękach Jerzego Brzęczka. To mamy dużo opcji. A propos Piątka, na pewno grzechem by było, mając takiego zawodnika w takiej formie, w takiej lidze, nie skorzystać od pierwszych minut, przynajmniej takie jest moje zdanie. Czy mogą grać we dwóch? Moim zdaniem mogą grać jak najbardziej. Ale Lewandowski jest Piątkiem, tak? Tak, tak, tak.